radio Kurier Galicyjski. Witam serdecznie słuchacze radia Kurier Galicyjski. Przy mikrofonie Artur Żak, a realizuje tę audycję dla Państwa Andrzej Borysewicz. Witamy Was w specjalnej audycji poświęconej Dniom Pamięci, Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznemu, które obchodzone są przez Polaków w Lwowie. To czas szczególny, który pozwala nam przybliżyć się do naszych przodków, oddać im hołd i pochylić się nad miejscami pamięci. Przenieśmy się na lwowskie cmentarze, gdzie nasi rodacy pielęgnują te wartości poprzez modlitwę i zapalenie symbolicznych zniczy. Pierwszego listopada we Lwowie odbyła się już 21. edycja akcji Światełko Pamięci dla cmentarza Łyczakowskiego, zorganizowanej przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Na jednej z największych polskich nekropolii zapłonęło tego dnia 13 tysięcy zniczy zapalonych na grobach wybitnych Polaków i opuszczonych mogiłach. Posłuchajmy, co o tej wyjątkowej inicjatywie opowiedziała Barbara Pacan, lwowianka i wieloletni koordynator Światełka Pamięci dla Łyczakowa. Światełko Pamięci dla cmentarza Łyczakowskiego to tak naprawdę zaczęło się od spontanicznej akcji Polaków, lwowiaków. Było ono też powiązane najpierw z audycjami wspominkowymi, które prowadziła Beata Koz na falach Radia Lwowskiego, Lwowskiej Fali we Lwowie. Było to poświęcone temu, żeby przybliżyć tym osobom, które już nie pamiętały, ale przybliżyć te postacie, które spoczywają na cmentarzu Łyczakowskim, wybitnych obywateli miasta Lwowa, którzy tworzyli to miasto, którzy czasami przez przypadek przyjechali do Lwowa i zostali w nim i zmarli tutaj, i zostali pochowani na cmentarzu Łyczakowskim. I taką osobą, która niespodziewanie zmarła w Lwowie, była Maria Konopnicka, jak wiemy, i spoczywa do dnia dzisiejszego na cmentarzu Łyczakowskim. Więc ta akcja była zapoczątkowana ku temu, żeby uczcić i żeby pamiętać o tych wszystkich osobach, których czasami już nikt nie przychodzi na te groby, ale żeby w tym dniu zapalić symboliczne światełko pamięci i pomodlić się za te osoby. W tym dniu wszyscy, którzy przybyli na cmentarz, tworzą żywą wspólnotę pamięci, która łączy pokolenia. Posłuchajmy teraz harcmistrza Stefana Adamskiego, przewodniczącego harcerstwa polskiego na Ukrainie, który opowie o tym, jak młodzież harcerska angażuje się w tę wyjątkową inicjatywę. To nie tylko symboliczne gesty, ale również dowód trwania w polskości we Lwowie. Witam serdecznie i powiem tak, dziś z rana zapytałem, czego ty tak latasz? A mówię, to jest cała radość, bycie tutaj od samego rana. Od samego rana widzieć, jak ci chłopcy, dziewczęta chcą jak najwięcej zrobić, jak najprędzej zrobić, rozstawić te świece. To jest nie tylko prosto oddanie hołdu, to jest coś więcej. To jest potrzeba duszy, powiedziałbym nawet w ten sposób, żeby, nawet nie wiem jak to powiedzieć, wyrazić wdzięczność tym ludziom, którzy, tym chłopcom, tym dziewczętom, które zginęły i tutaj są pochowani. Tak jak wszystkie pokolenia poprzednie. Przychodzimy tutaj, żeby się radować tym, że jesteśmy wolni. Z tego czasu, jak istnieje po wojnie harcerstwo z powrotem, i tak co roku mamy wartych honorowo. I tak jak czuję wśród tych harcerzy, i to jest wielki dla nich zaszczyt. Zaszczyt, że on może stanąć tutaj, być na warcie i to jest całkiem inne uczucie, jak się stoi na warcie, jak się daje taką cześć tym poległym. A teraz zapraszam do wysłuchania Marka Makochina, harcerza ze Lwowa. Dla młodych ludzi, takich jak Marek, obecność na cmentarzu Łyczakowskim w Dniu Wszystkich Świętych ma głęboki wymiar. Jest to czas, w którym uczą się szacunku do przeszłości i odpowiedzialności za pielęgnowanie pamięci. Dzisiaj zebraliśmy się harcerzami, żeby rozstawić znicze na cmentarzu Orląt. To jest dla nas jak pamięć o naszych przodkach, którzy walczyli w Lwowie za Lwów. Przejawiamy honor, pamięć. Rozstawiając znicze, odczuwam pewną męskość, że nie zapominam, że pamiętam, że dbam o tym, co było kiedyś, że pamięć jest najważniejsza. Tego dnia na cmentarzu aktywnie działała młodzież z dwóch polskich szkół. Z liceum nr 24 imienia Marii Konopnickiej i liceum nr 10 imienia świętej Marii Magdaleny. Posłuchajmy, co o akcji opowiedziała nauczycielka Magdusi Maria Mryczko-Cejko.
Od wielu lat, rokrocznie, razem z uczniami liceum numer 10 przychodzę tutaj, dzieci przychodzą i nauczyciele, aby oddać pamięć tym, którzy pochowani są na cmentarzu łyczakowskim i też gdzieś, powiedzmy, zaocznie, bo nie do każdego grobu możemy dojechać, wiemy, gdzie kto... Czasami są ludzie pochowani w takich miejscach, że no niestety bez grobu, bez krzyża i to jest też taka pamięć za tymi, których już z nami nie ma i rokrocznie trzeba kultywować to, trzeba co roku odwiedzać te cmentarze i trzeba młodzieży i dzieciom pokazywać, że jest taka tradycja, żeby nie zapomnieli, bo jeżeli nie my, no to kto inny. Na zakończenie tego segmentu usłyszymy Janusza Balickiego i Krzysztofa Rumińskiego z Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu groby polskich bohaterów są zadbane, a pamięć o nich żyje. Opowiedzą o swojej działalności na rzecz ochrony historycznego dziedzictwa. Jesteśmy akurat na cmentarzu obrońców Lwowa. W tym roku również uczestniczymy w akcji Światełko Pamięci dla cmentarza łyczakowskiego. Pogoda udana, bardzo dużo uczestników. Tradycyjnie rozpalamy znicze na każdym grobie. No, jest tych około 3000, czyli pomagają nam i harcerze. Także no, w porze wieczornej będzie piękny widok, przynajmniej tutaj i na całym cmentarzu łyczakowskim. No, staramy się, żeby były biało-czerwone, powiedzmy patriotyczne. Czy nie, tak zawsze podchodzimy do tej akcji. Zniszczy w tym roku, znaczy biało-czerwony oczywiście, sfinansował Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz tego mamy zniczy od naszych wielbicieli. Telewizja Rzeszów dostarczyła tutaj również wielką ilość zniczy, które były zbierane przez poszczególne szkoły, przedsiębiorstwa na terenie województwa rzeszowskiego. Jesteśmy na cmentarzu Orląt. Obok nas jest kaplica. Jest to szczególny dzień dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, bo rodziny, którzy mają swoich bliskich pochowanych na tym cmentarzu łyczakowskim, janowskim lub na innych cmentarzach, znaczy znajomych, sąsiadów, odwiedzamy, zapalamy znicze, staramy się odwiedzić wszystkich bliskich nam ludzi, którymi razem za życia pracowaliśmy razem, no, uczęszczaliśmy te cmentarze. I także i dzisiaj właśnie ten szczególny dzień, który tutaj jesteśmy, też również zapalamy znicze na grobach swoich bliskich. No i staramy się wszędzie być, tam gdzie mamy możliwość, również cmentarz janowski, szczególnie jutro będziemy na nim, gdzie też również odbędzie się msza. To jest dla mnie, proszę Panią, to jest szczególne miejsce dla nas, bo ja zaczynałem, jak to się mówi, od samego początku, od odbudowy tego cmentarza. Wiele kolegów już odeszło, no jakoś dzięki Panu Bogu ja jeszcze się trzymam i staram się być tutaj i również pracować. Przed nami kwatera, na którą ja pielęgnuję razem z moją małżonką. Staramy się, aby była należytej czystości, porządku. Także tak to wygląda. Dużo zrobiliśmy ze swego życia, dużo poświęciliśmy tym cmentarzom i łyczakowskiemu cmentarzu, i łyczakowskim cmentarzu. Na cmentarzu janowskim wiele napisów wykonałem na nagrobkach, grobach, grobowcach. Tak to wygląda. To jest nasz obowiązek święty dla nas Polaków. 1 listopada na cmentarzu obrońców Lwowa, potocznie zwanym cmentarzem Orląt Lwowskich, odbyła się również uroczysta msza, której przewodniczył arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. W nabożeństwie uczestniczyli polscy dyplomaci, Polacy ze Lwowa oraz goście z Polski. Po mszy złożono kwiaty na grobie nieznanego żołnierza. Radio Kurier Galicyjski. Drugiego listopada Polacy we Lwowie zgromadzili się przy grobie świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego. Mszy przewodniczył arcybiskup Mokrzycki, a homilię wygłosił biskup Edward Kawa. Teraz wysłuchajmy Piotra Polowego, Polaka ze Lwowa, który dzieli się swoim głębokim poczuciem związku z polską tradycją Święta Dnia Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym. To dla niego czas modlitwy i hołdu dla bliskich, a także wyjątkowy moment łączący Polaków niezależnie od granic. W jego słowach wybrzmiewa duma i odpowiedzialność za podtrzymanie tych wartości na kresach.
Już każdy rok my tradycyjnie wszyscy Polacy i nie tylko Polacy, a ludzie, którzy i Ukraińcy, i Rosjanie, i nawet Żydzi, którzy pochowania w tym cmentarzu, my uczestniczymy i bardzo dobrze, że to taki ten obyczaj nasz chrześcijański, polski obyczaj, że to na wszystkich świętych i na Dzień Zadusznych my chodzimy na groby, zapalamy zniczy, łożymy kwiaty, modlimy się, kto umie modlić się, kto nie umie, przyżegna się. I to taka tradycja, chce się, żeby ona była ta wieczna tradycja. Bóg to wszystko widzi i ludzie też, niewierzący też, którzy to na tym cmentarzu przychodzą, już tak by tradycyjnie oni do swojej rodziny przychodzą i to tak każdy rok i tak będziemy chodzić, dokąd nas nogi noszą. A teraz zapraszam do wysłuchania wypowiedzi Diany Graczek, konsula Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Opowie o znaczeniu tej corocznej inicjatywy i duchowej łączności Polaków, która wykracza poza lokalne nekropolie. Słuchając jej słów, czujemy, jaką wartość dla lwowskiej społeczności polskiej mają te dni pamięci. Jesteśmy wdzięczni w dniu dzisiejszym wszystkim Polakom, którzy zebrali się na cmentarzach łyczakowskim i janowskim, żeby oddać cześć zmarłym i poległym bohaterom w latach ubiegłych walczących o wolność. Myślimy o Ukrainie, o Ukraińcach, którzy zginęli na froncie w obecnej wojnie. Ogarniamy ich wszystkich całym sercem. No i chcielibyśmy przypomnieć, że akcja, którą prowadzimy, nie jest pierwsza, to jest 21. edycja. Rozkładamy kilka tysięcy zniczy przy wsparciu naszych przyjaciół z konsulatu, a przede wszystkim dzięki społeczności polskiej w Lwowie. Jest to wspaniały znak pamięci. Dajemy świadectwo swojej obecności w Lwowie, w Ukrainie. Wieczorem spacerowałam sobie przy zapalonych lampkach, już tak prywatnie, osobiście. Podczas Dnia Zadusznego arcybiskup Mieczysław Mokrzycki poświęcił odnowione nagrobki Zygmunta Czerwińskiego, żołnierza 1848 roku z okresów Wiosny Ludów oraz Powstańca Styczniowego z roku 1863. Poświęcono również nagrobek rodziny Kochanowskich, które zostały odrestaurowane dzięki wstawiennictwu Towarzystwa Zabytek. Doktor Barbara Patlewicz, współautorka książki o cmentarzu łyczakowskim, opowie teraz o swoich badaniach oraz o ich wpływie na odkrywanie historii lwowskich cmentarzy. To dzięki takim pracom wiele osób odnajduje zapomniane groby swoich przodków i odtwarza rodzinne korzenie. Nazywam się Barbara Patlewicz, reprezentuję Uniwersytet Szczeciński i od 10 lat prowadzę zespół z profesorem Tomczykiem badania na lwowskich cmentarzach. Dzisiaj znaleźliśmy się na cmentarzu janowskim, bo jest nam szczególnie bliski, bo był pierwszym cmentarzem, który zbadaliśmy, opisaliśmy. Ukazała się w 2017 roku duża dwutomowa praca na temat tego cmentarza i dzięki temu udało nam się zachować wiele nazwisk od zapomnienia. Wiele osób odnalazło swoich bliskich, do dzisiaj otrzymujemy sygnały, że właśnie dzięki tej publikacji udało im się znaleźć grób kogoś, kto został tu pochowany, a nie wiedzieli, gdzie jest. A dzisiaj wspaniała uroczystość, odsłonięcie pomnika, odsłonięcie grobu jednego z opisanych przez nas w książce powstańców. Tego dnia poświęcono również nowy nagrobek Alfreda Klimczaka, aktora Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie i założyciela Polskiego Teatru Kukiełkowego Zielona Żabka. Pomnik został wzniesiony ze składek lwowskich Polaków. Kolejną wypowiedź przedstawi nam Jarosław Blinowski, który opowie o Alfredzie Klimczaku. Ta postać niezwykle ważna dla Polaków we Lwowie, nie tylko jako twórca, ale także jako symbol siły polskiego ducha w trudnych czasach. Pan Blinowski przypomni nam jego zasługi i niezwykłą wszechstronność. Z tym nagrobkiem to była taka naprawdę bardzo poważna przygoda. To pan Alfred Klimczak, kiedy jeszcze było założone Towarzystwo Kultury, on zajmował się takim, on miał bardzo dużo energii. On był wszechstronnym człowiekiem. To trudno opisać. Rzadko kogo tak można spotkać. I lwowiakiem, i towarzyski, i złote ręce miał. On zrobił takie, jakby teatr lelkowy. Zrobił 4 czy 12 kotów, czy 7 kotów z Lyczakowa. I on występował w towarzystwie w 10 szkole przed tym z małżonką. Jego była krawczynia i robił te lalki. I później u niego było takie marzenie, że coś dokonać takiego. I on pomyślał, zorganizuje teatr lelkowy i nawet wymyślił nazwę Zielona Żabka. A był utalentowany. Jemu jeszcze oczywiście pomagali tacy ludzie jak Walery Bortiaku i inni. No
wstąpił do Teatru Ludowego Polskiego i grał dużo roli tam, z wyjazdami na różne tak, dorabiał dekoracje, pomagał. Trudno to wszystko opisać. I on ciągle szukał ludzi i w tym i do mnie zwracał się pomagać. A działał nie tylko w teatrze. Na przykład tam na wzgórzach, gdzie jest w Mleczakowskich, tam jest park Bartosza Głowackiego. To trzeba było pomnik odnowić. To on szukał kamieni, żeby uzupełnić w podstawie tego, bo już kruszyło się. I tak my się z nim poznali przy tych kamieniach i on mnie zapraszał do teatru i tak ta przygoda moja się zaczęła. Ja z nim kilka lat odmawiałem, to tak pomagałem im. Jakieś dekoracje malować. Oni po kościołach występowali. Tam różne takie religijne bardziej takie od przedstawienia były w szkole w 10. I jakoś wciągnąłem się do tego teatru. Oczywiście, jeżeli chodzi o mnie, nogi mi drżały i ręce, ale później oswoił się. I wiele wystaw było zrobione. To było przy Teatrze Ludowym Polskim na Kopernika 42. I zorganizował tam takie placówki, że można było pracować i tak dalej. To wszystko dotychczas trwa, ale on no niestety już zmarł. I takiego na razie jeszcze trzeba poszukać kogoś. On zmarł w 12 roku i zaczęło się myśleć, jakoś trzeba jego, tak, bo Bortiaku dostał, ładny bardzo pomnik. Pani Jolanta Martynowicz też ma, tutaj ma też bardzo ładny pomnik. Tu on też tak jakby zasłużył na taką uwagę. I my tak pomyśleliśmy, że to trzeba. Gdzieś tam zbierać pieniądze, trzeba było projekt robić. I tak to trwało, wielkim trudem to trwało i jakoś zaprojektowano ten pomnik i pomagał Jarosław Sosnowski, on członek tego opieki Przyjaciół Sztuk Pięknych, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, pani Pechati Jadwiga, ona też, pani profesorka z Szkoły Brzos. O taki tekst na przykład tam trzeba było tak ułożyć, żeby to było i w kościele konsultowaliśmy. Później pieniądze zbierali wszyscy, teatr trochę dał, jeszcze ludzie zbierali, nawet było tak, że dawali i po 6-20 grywni. Kto ile miał? Tak otwiera pani torebki, no więcej nie mam, czy tam 12 grywni, coś takiego. Po zakończeniu nabożeństwa kapłani wraz z wiernymi przeszli alejkami cmentarza w modlitwie za spoczywających tam zmarłych. Na zakończenie przy kwaterze obrońców Lwowa arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował wszystkim za wspólną obecność. To zakończenie ma szczególne znaczenie. Procesja i modlitwa przy kwaterze obrońców Lwowa są wyrazem naszej pamięci o tych, którzy oddali życie za ojczyznę. Dzięki takim uroczystościom Polacy wciąż są obecni na tych terenach, a ich modlitwa jest symbolem wiecznego szacunku. Dziękujemy za udział w dzisiejszej audycji poświęconej Dniom Pamięci. Dzięki Wam tradycje i pamięć o bohaterach trwają w sercach Polaków na Kresach. Tu Radio Kurier Galicyjski. Tym materiałem kończymy naszą audycję. Serdecznie dziękuję, że spędziliście ten czas z nami. Szczególne ukłony dla tych, co dobrnęli do jej końca. Zapraszam do słuchania Radia Kuriera Galicyjskiego premierowo w każdą środę na kanale YouTube Radio Kurier Galicyjski. Zachęcam również do śledzenia nas na stronie www.kuriergalicyjski.com, a także na Facebooku i innych mediach społecznościowych Kuriera Galicyjskiego. No i oczywiście z całego serca polecam lekturę tego, co jest centrum wszechświata redakcji, czyli dwutygodnika Kurier Galicyjski. Składam również serdeczne podziękowania dla całego zespołu Kuriera Galicyjskiego, który pracował nad tą audycją. Przy mikrofonie był Artur Żak, a Andrzej Borysewicz realizował dla Państwa tę audycję. Do usłyszenia. Radio Kurier Galicyjski.
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów RP. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.